Cześć kochani, właśnie sprawdzamy, jak się nagrywa w tym pięknym miejscu, bo tutaj będziemy robić dla Was nagrania. Nie raz, nie dwa, ale wielokrotnie. Cześć kochani! Na pewno większość z Was oglądała Fast and Furious Tokyo Drift. Niesamowity film, który wypromował drifting. Były tam świetne sceny driftu na parkingach, w górach, dużo akcji, fajne samochody i powiem Wam szczerze, że niedawno mogłam się poczuć jak właśnie Fast and Furious. Mieliśmy wszystko. Mieliśmy driftowanie na parkingach, na dachach galerii, w górach, downhill, uphill. Rzeczywiście dosyć dużo się działo. A co konkretnie? Słuchajcie, jakiś czas temu wzięliśmy udział w czymś takim jak Night Power 2019 i był to event, gdzie driftowaliśmy, ale driftowaliśmy w bardzo nietypowym miejscu, mianowicie na dachu galerii handlowej Galerii Warmińskiej. Niesamowite emocje. Wychodziliśmy z parkingu, więc tak jak Fast and Furious, gdzie po krętej drodze w tunelu wychodziliśmy na samą górę, na parking, ale mieliśmy dużo tam latarni, różnych jakichś budynków, więc rzeczywiście dosyć dużo fajnych atrakcji, emocji dla nas, techniczna trasa, no i rzeczywiście musieliśmy troszeczkę się tam napracować, a ponieważ przyjechało bardzo dużo świetnych drifterów, więc robiliśmy pary, dosyć bliskie pary i staraliśmy się zrobić jak najlepszy show dla publiczności. A co najfajniejsze, ta publiczność mogła się z nami też przyjechać, ponieważ robiliśmy drift taxi. Więc powiem Wam szczerze, że tak jak zawsze powtarzam, że drifting dostarcza cudownych emocji, niesamowitej adrenaliny, to tutaj można było to dokładnie zobaczyć, kiedy ludzie wysiadali ode mnie z samochodu i mieli ogromny uśmiech na twarzy. Ale idąc dalej w kontekście Fast and Furious Tokyo Drift, to mieliśmy też rundy górskie. Pierwszą była runda górska Drift Kings we Francji i tam był downhill, czyli jazda w dół. Drugie było Drift Open w Czarnej Górze, niesamowite zawody, tam była jazda pod górę. No i powiem Wam szczerze, że takie zawody to są zawody jednego błędu. Jest tam bardzo dużo wypadków, mało miejsca i mało marginesu do błędu. No i oczywiście, tak jak to fajni organizatorzy zawsze określają, że to jest miejsce, gdzie następuje oddzielenie chłopców od dziewczynek. Rzeczywiście na taką rundę przyjeżdża stosunkowo mało zawodników, dlatego że wiele osób czuje respekt przed taką rundą. W przypadku na przykład Drift Kings na 30 profesjonalnych zawodników przyjechało ich zaledwie chyba 8, przy czym nawet jeden z zawodników się wycofał, więc cała reszta zawodników, którzy wzięli udział w tej rundzie, to byli zawodnicy lokalni, wariaci z Francji. Wariaci oczywiście mówię pozytywnie, ale rzeczywiście ta runda była bardzo specyficzna, tak jak wspomniałam, we Francji jeździliśmy na dół, stąd ten margines błędu był jeszcze mniejszy, ponieważ samochód się cały czas napędza. Było oczywiście dużo wypadków, jeden z poważniejszych nawet wypadków, jakie widziałam w driftingu. Walka finałowa, więc słuchajcie, topowi kierowcy, naprawdę świetni kierowcy, były mistrz Europy z zeszłego roku. No i niestety popełnił błąd taki, który spowodował do prawie kasacji samochodu. Nie wiem, czy oni odbudują to auto. Ale rzeczywiście ta runda była specyficzna i była bardzo trudna. No a potem mieliśmy oczywiście naszą rundę polską w Czarnej Górze, gdzie było bardzo dużo osób, świetna pogoda i tym razem uphill, czyli jechaliśmy do góry, więc oczywiście też było bardzo dużo wypadków. Na szczęście te wypadki były stosunkowo mniej inwazyjne i te samochody bardzo często wjeżdżały z powrotem na trasę. Na szczęście się kończyło tylko na jakimś
połamanymi elementami, nie było tak źle, ale słuchajcie, naprawdę fajna runda, tak samo ze 100 zawodników, którzy najczęściej zapisują się na Drift Open, przyjechało nas ledwo ponad 30, więc też dużo osób się wycofało z tej rundy, ale no jeździło, mnie się jeździło fantastycznie i we Francji, i w Czarnej Górze i nie ukrywam, że to jest runda, która dostarcza takiej specyficznej, fantastycznej adrenaliny, kiedy wiesz, że nie masz tego marginesu błędu, ale z drugiej strony wracasz do korzeni. Drifting narodził się w Japonii, więc był to taki powrót do korzeni i to dostarcza jeszcze dodatkowych emocji. Cudowne rundy. No i ludzie, którzy przychodzili do nas, którzy kibicowali, którzy nas wspierali, słuchajcie, byli fantastyczni, bawili się z nami, fajną interakcję wchodzili z nami, cudownie, zarówno w Olsztynie, we Francji, w Czarnej Górze była fantastyczna publiczność, było bardzo dużo ludzi, no i oczywiście ja też wszystkich zachęcam, żebyście do nas przychodzili, żebyście wspierali, żebyście poczuli te emocje, bo to daje też dużą siłę i motywację dla zawodników. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli z nami. No a resztę oczywiście zapraszam, żeby razem z nami była i przeżywała te emocje. Słuchajcie, jeżeli podobał Wam się ten materiał, to lajkujcie, subskrybujcie i zostawiajcie komentarze. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, my jesteśmy otwarci. Wielokrotnie powtarzam, że materiał robimy dla Was, z Wami, więc Wy też wpływajcie na to, co będziemy, o czym będziemy mówić i co będziemy pokazywać. Serdecznie Was do tego zachęcam.